Cześć zapraszam na kolejny tygodniowy przegląd promocji w sieci sklepów action w dniach od 28 sierpnia do 3 września 2024 roku. Oczywiście, z moim ukochanym komentarzem, gdzie będę doradzał, jak i odradzał kiepskiej jakości lub nieadekwatne cenowo produkty. Na mnie zawsze możecie liczyć. I tak na pierwszy rzut bierzemy sobie. Dywanik w kształcie okręgu e, lub koła o średnicy 140 cm w cenie 89 zł. Futerkowy ze sztucznego futra. Poliester, e, cudownie miękki. Ja tego nie skomentuję, szczerze mówiąc. Mnie się to poliestrowy dywan to jest. Mm, to nie jest to, naprawdę. I w ogóle, jak widzicie, zmieniło się też w aplikacji trochę, bo teraz aplikacja też poleca podobne produkty, więc na pewno ciężej będzie się robiło przeglądy, promocji. No cóż, życie Karta Pamięci Philips w standardzie UHS 1 klas 10. Oj, ta karta będzie bardzo słaba do nagrywania filmów. W rozdzielczości Full HD 30 klatek na sekundę na pewno wystarczy, ale osobiście są znacznie lepsze karty na rynku, za niewiele więcej, które obsługują standardu HS3. Więc, no, szczerze, to jest bardzo jest słabej jakości karta pamięci. Jeśli szukacie taniej karty pamięci z gwarancją, którą na pewno Wam uznają w sklepie. I szukacie karty na muzykę do na przykład MP3, czy do radia samochodowego albo do głośnika Bluetooth. Tak najbardziej się nada. Do muzyki jest to karta bardzo adekwatna. Chociaż na 32 GB też mało wejdzie, według mnie muzyki w dobrej jakości, ale cóż, z MP3 na pewno więcej. 15 sztuk długopisów w pastelowych kolorach eee, klasyczne długopisy. Niebieski tusz w różnych ładnych pastelowych kolorach. Bardzo fajna cena, niezmywalne no raczej tak. 44 grosze za sztukę to jest rewelacyjna cena, pod warunkiem, że będą pisać naprawdę adekwatnie do ceny. Robocza lampa akumulatorowa Werkman 500 lumenów za 24,90. I tutaj macie propozycję też innych. Możliwość ładowania za pomocą kabla USB typu C. Yy. Sprzedawany oddzielnie z haczykiem i magnesem. E, czas świecenia 3 godziny, rodzaj zasilania bateria. Nie, akumulator. Ale ok Z bateriami tak, z możliwością wielokrotnego ładowania, tak z ładowarką nie. Teraz skrzynkę do przechowywania. Czyli już tutaj jest jakaś nieścisłość. A ewidentnie widać tutaj port USB-C, czyli musi być akumulatorek. Chiński, bo chiński pewnie 1200 mAh, czy ogniwo cylindryczne CR, zazwyczaj 18650, czyli 18 mm średnicy i 60 i 65 mm długości, czyli taka jakby przerośnięty paluszek, tak. Ja na moim kanale pokazywałem już akumulatory i jak niektóre rzeczy z nimi były u mnie kombinowane czy modyfikowane. W tych latarkach, produktach Werkmana nie tylko są najtańsze chińskie ogniwa o niskiej pojemności, według mnie. Ale cena jest ok, według mnie. A lepszy akumulatorek zawsze można sobie kupić za 10-20 zł na internecie. Po wyeksploatowaniu oryginalnego. Bądźcie eko po prostu, czyli korzystać, bo to zazwyczaj i tak wystarcza. To jest tak do używania okazjonalnego e, i pilnować też tego, żeby nie wystawiać tego na, na przykład e, zimę na ujemne temperatury. Jest Magnetic 450 lumenów. E, według mnie to jest coś, ale taki kob. Świeci z obydwu stron, może nawet. Jest tutaj coś na ten temat? Nie, nie widzę tutaj nic. Ale okej. Okay. Szczerze cenowo średnio, ale może akurat w, pozytywnie się człowiek zaskoczy w sklepie. E, chusteczki samoopalające The Beauty Depth. E, no, pomińmy temat. Pięć chusteczek nie skomentuję. Podobno są całkiem niezłe. Końcówki do, do szczoteczki elektrycznej Oral-B pomijam, bo już były nie raz. To są normalne, zwykłe, markowe końcówki w adekwatnej cenie według mnie. Chociaż ja i tak wolę szczoteczki soniczne. Miska na karmę dla zwierząt y w trzech kolorach chyba. I polipropylenowa, szary, białe. W dwóch kolorach tak na to wychodzi. Albo, albo jest jakiś błąd. Pewnie dla psów i dla kotów. No, kwestia Waszego e, wyboru. Ale 14 cm średnicy, 4 cm chyba wysokości, czyli też mniej więcej 3,5 cm głębokości e, na płyn czy na karmę, według mnie jest ok. <laughs> Robo-pies. Szczerze, nie skomentuję tego, ale zabawek jakoś nie uznaje z Action, przynajmniej w większości, z tego względu. Zdalnie sterowany. Czyli pewnie chodzi do przodu, do tyłu, albo jeździ, bo tu chyba kółka są na łapach. E, Boże, ciekawe teraz rzeczy robią. ale też często według mnie elektro świeci. Chodzi, robi triki, można go programować, może tańczyć. Ok, Gear to Play, od 5 lat wzwyż. Cena nie skomentuje. Działa na baterie. Pewnie 6 baterii potrzeba. Samoopalacz wpłynie też the beauty dip czy depth. Nie wiem, ale nie wiem od czego jest ten skrót depth. Zawiera kwas hialuronowy i e, coconut fragrance, by był jakiś aromat. Czy olejek z Kokosa? Ok, 200 ml, możecie sobie przeczytać. Kolejny produkt z promocji tygodnia to jest kamera IP zasilana energią słoneczną LSC Smart Connect. Yy, maksymalnie full HD rejestruje? Nie, chyba HD Ready, bo tutaj jest 1080p. Właśnie nie wiem, czy to jest podawane, chyba Full HD jednak będzie, czy 1900 coś. Nie pamiętam już nawet, jakie są wymiary Full HD. To jest najlepsze. Chyba 1940 na 1080. Ale o dziwo Wam powiem, że to wcale nie jest promocja, bo za tyle samo widziałem ostatnio w sklepie bez promocji, więc coś tu nie gra jak dla mnie i akurat ta promocja jest kiepska, i ogólnie ta kamera jest kiepska. Za te pieniądze powinna być znacznie lepsza i więcej oferować. Chyba, że to jakaś nowa kamera w ofercie a kto wie, powiem Wam, że nie jestem pewien. To może być coś, czego jeszcze wcześniej nie było w sklepie, bo ja nie spojrzałem dobrze na obrazek. Co tutaj widać? Kon widzenia 100 stopni, audio w dwie strony, czyli ma głośnik i wbudowany mikrofon. Obsługuje maksymalnie 128 gigabaj gigabajtowe karty pamięci. Night Vision do 8 metrów, czyli yy, teoretycznie może coś zobaczyć. Nie wiem, czy to jest na podczerwień, czy ma też yy, po prostu zwykłą latarkę. Chyba, chyba ma tylko samą ten, bez podczer bez yy, podczerwieni w nocy. Chociaż nie jestem pewien. Privacy, privacy Function to... Nie wiem. A 1920 na 1080 jest. No i się wyjaśniło. E, kontrolowana przez aplikację ma flash alarm, czyli jakby syrena. E, e, też dźwiękowa, jak i e, błyskowa, czy wizualna, świetlna. Nie wiem, jak to określić. I też 65. Panel solarny pewnie jest całkiem wodoodporny. Nic tu więcej nie widzę. Tutaj coś o bateriach jest zmianka. Jest jakiś akumulator wbudowany. Okej. Okay. Operating voltage, czyli napięcie, na którym działa, to jest 5 V. Nie jestem pewien. Lecimy sobie dalej. Mm. Shampoo fashion professional, Chialuronian, Hialuro, Boże święty. Ja to powiem Wam, że jest za dużo kosmetyków jak dla mnie w sieci sklepów Action. Nawet trochę za dużo w ogóle wszystkiego. I czasem te kosmetyki są bardzo spoko. Kupicie, przetestujecie, możecie podjąć decyzję. Sztuczne paznokcie skleje Max and More, czyli popularne tipsy z klejem w kształcie square shape, czyli Jak nazwać to wykończenie? To jest najlepsze, że nie wiem. A, są w dwóch kształtach. Jest w kształcie migdałowym, czyli ładnie zaokrąglony nad przyczupku. Jest też yy, z wykończeniem w sumie square kanciastym, ale zaoblonym. Tak chyba będzie najlepiej to określić. O rany, powiem Wam, że za <laughs> W oczach mi się, że tak powiem. Coś mnie zaczęło tam szczypać. Ale lecimy dalej 12, 217 części co oznacza, że można zrobić naprawdę wiele tipsów, jeśli ktoś nie lubi swoich paznokci. chyba bardzo adekwatna i dobra cena za tak bogaty zestaw. Zestaw do malowania diamencikami. Ja szczerze nie znam, ani nie, nie wiem skąd ta moda na to wyklejanie diamencikami plastikowymi. Dla mnie jest to nie do pomyślenia, ale zestaw jest tani, jeśli ma to Wam sprawić lub Waszym dzieciom przyjemność, to można jakby bardziej kupić Spray zapachowy do pomieszczeń. 200 ml, różne zapachy, a dokładniej 3. Czy tutaj jest Crispy Cedar Room Spray? Okej, okay, Room Spray to wiadomo, że to jest do pokoju. O, spray pokojowy. <laughs> spray pokojowy. Ja tu tego śmi śmieję się, nie powiem jak, ale czasem tak taką głupotę trzasnę, że to jest głowa mała. E Crispy Cedar a czy to jest drzewo cedrowe czy cytrusowe? I nie wiem. Yy, tu jakiś zapach różany, delikatny różany, a tu był. A, biała lilia była pominięta. Biała lilia chyba może być najbardziej ok. Herbata, 20 torebek. Ciekawe, czy w piramidkach, czy w klasycznych torebkach? W piramidkach. Pyramid Bags. Albo jak niektórzy czytają, piramid. Ja nie wiem, jaka jest poprawna wymowa. Chyba się nigdy nie dowiem. Nigdy tego słowa nie słyszałem od jakiegoś Native speakera, więc no nie wiem, nie wiem. 20 torebek herbaty w kształcie piramidy, różne smaki. Herbata zielona owocowa i ziołowa, saszetka z kawą herbatą. Aha, bo jeszcze pewnie są warianty z kawami. Forest Fruit czaj eee, Cynamonowa herbata, goździki, imbir, nie, nie dla mnie. Ta cytrusowa może być bardzo okej okay. i leśne owoce. I teraz hit, chociaż ta deska i tak kosztuje normalnie tyle w sklepie, bez promocji, chyba że podnieśli dzisiaj cenę. Jest to mini deska do prasowania na stół. Znaczy, nie mini, tylko deska do prasowania na stół, kanapę, na cokolwiek. Nie ma klasycznych nóg, takich dużych jak normalna duża deska. I powiem Wam, że Ludzie są zachwyceni tymi deskami w sklepie. Ja się nie dziwię, bo 37,95 to bardzo dobra cena. Na Allegro widziałem za 50 coś innych producentów, prawdopodobnie. Pokrycie można prać w pralce, a to nie wiedziałem, że ma ściągany pokrowiec. Bardzo fajnie. Łatwa do złożenia i rozłożenia, lekka i łatwa do przenoszenia. Kolor niebieski lub jakiś wzorzysty dla mnie bez znaczenia, pokrowce można wymieniać, jesienne dekoracje czyli to co już było i znowu się pojawia w promocji, ok talerzyki jednorazowe papierowe no nie ma sensu, żebym się w to zagłębiał ceny są ok jeśli potrzebujecie takich rzeczy na kryla lub na wypad po prostu w plener papierowe kubeczki też z motywami z bajek Disneya Piórnik pewnie też, no tak samo motywy z Disneya albo Nickelodeon. Baterie litowe, guzikowe A Force. Już kupowałem taki zestaw baterii w promocji. Jest tu dużo baterii, ale większość baterii Wam się naprawdę nigdy nie przyda, to już Wam mówię. Zresztą widzę, że tutaj zestawy są takie, że raczej nie ma po trzy sztuki. Z tych małych guzikowych, żeby się coś dało złożyć. Z większych baterii, no to akurat jak so, komuś potrzebne są takie niestandardowe rozmiary baterii CR20, boże, mówię 20. CR na przykład 16,20, czyli 16 mm średnicy, a 2, cm, boże, 2 mm grubości, przepraszam. No to jest co innego. I tutaj są też y, na przykład baterie, które mają y, 20 mm średnicy y, i 1,6 mm grubości, takie bardzo cienkie. Potem są grubsze o grubości 25, znaczy 2,5 mm. Przepraszam, bo to podają. Takie jest y, techniczne podawanie rozmiarów, niestety. I tutaj jest też yy, standardowa bateria BIOSowa, czyli CR2032. O najwyższej pojemności, z tego względu, że też tak de facto jest największa. No to wi wiadomo, że ta pojemność może być większa. E, ogólnie nie wiem, jak się te baterie spisują. E, raczej tak średnio bym powiedział, te małe. Te większe mogą się spisać. W jakichś trackerach na Bluetootha i, i tak dalej, czy w, po prostu w pilocie do kluczyków. No ja na przykład w Peugeotie mam baterię o rozmiarze 20, czyli TOM i 1,6 mm średnicy, ale przerabiałem gniazdo y, baterii, tak żeby można było wsadzić tą największą, tą grubszą. <laughs> Oczywiście z powodzeniem. Ja wszystko robię z powodzeniem. Maskotki dla psów. W Węże w dwóch różnych kolorach. Materiał z butelek PET. OK, będzie wytrzymały, bo to poliester. Cena trochę duża jak na zabawkę dla psa. Ja fajniejsze zabawki kupowałem w sieci sklepów Rossman na wyprzedażach, jak były dla zwierząt. I. Uwierzcie mi, że te zabawki z Rossmana to są jakościowo nie do przebicia. Kolejna zabawka dla psa. Do rzucania kółko. W sumie wszystkie do rzucania. Ciekawie uszyte i ciekawe wzory. Też poliester. Cena już bardziej jak dla mnie akceptowalna. Znowuż końcówki do szczoteczek Oral-B. Ta sama cena co tamtych. Mnie to bardzo denerwuje, że są poroz, porozdzielane różne modele nawet. Mimo, że to też jest głupia szczoteczka. Do tej samej szczoteczki z tej samej serii Oral-B. Tabletki do zmywarki Fairy Fresh w Platinum. Dobra cena. Chociaż w sumie powyżej złotówki za tabletkę, to chyba trochę dużo jak dla mnie, ale nie wiem jak jakościowo wypadają na tle innych, ja zmywam ręcznie lalki jak lalki ciastojna play do multicolor magic pack ok magic pack wygląda ciekawie saszetki dla kotów no, taka średnia promocja. Wydawało mi się, że już były kiedyś taniej. Nie Ekszyn, ale też w Rosmanie. Ale dobra, nie ma co po... poruszać dalej tego tematu. Pojemniki do przechowywania 4,5 litra w rozmiarze 29x17x14 cm. Z podwójnymi pokrywami zaciskowymi do wyboru różne warianty kolorystyczne. Pojemnik o wysokiej trwałości. A z jakiego materiału? tworzywo sztuczne. Fajnie, czyli taka informacja bez informacji. Uwielbiam takie. Takie są najlepsze. <laughs> chyba można też piętrować z tego, co widać. I cena jest całkiem niezła, bo 7,79 za taki pojemnik to jest chyba ok. Tabletki do zmywarki SuperFin Classic, czyli typowo produkt z importu z krajów Azji, to już na pewno wiem. 60 tabletek za 15 zł to nie może być dobre, ale ma pewną zaletę. Jest, po prostu są. Nie wiem jak to działa, może akurat się mylę. Jeśli się mylę, dajcie znać w komentarzach, czy się to do czegoś nadaje. Podgrzewacz do olejku Crystens, ale jak podgrzewacz? Elektryczny czy na T-lighta? Trochę wygląda jakby był. Oil Burner. Albo to jest do olejków, kominek zapachowy, czy do wosków? Nie wiem, czy to nie będzie do olejków. Fajnie, nie wiem, jak to działa. Czy to jest sknotem do podpalania, czy świeczkę się tam wstawia, czy się coś podpala, czy się podgrzewa, czy do prądu wtyka? No, powiem. Kulki z orzeszkami. W sumie tą z, te z sosen sriracha, czyli ostre, chyba kupię na spróbowanie. Lubię takie ostre smaki ostatnio, więc chyba się skuszę. O, i są olejki do kominków. For oil burners, czyli właśnie dla, tego, dla takiego kominka do olejków. Pierwszy raz w ogóle widzę jakieś ole, kominki do olejków, ale okej. Okay. Mask and wood, czyli... Nie, to jest mask. Łód to na pewno drewno. Tutaj jest Sicilian Bergamot. Bergamotka sycylijska. belissima, No to mi się kojarzy z włoskim piękna. I koton. Boże, zazwyczaj jak wącham te zapachy, co zawierają zapach bawełny... To dla mnie pachną pawiem, po prostu zwykłymi wymiocinami. Może akurat to będzie bardziej ok, bo ostatnio jak wąchałem trzy rodzaje świeczek o tym zapachu, to wszystkie pachniały tragicznie, w mojej opinii. Dwa w jednym: stempel i końcówka punktowa, różne kształty i kolory. Niebieski, zielony, fioletowy, różowy, czyli eyelinery w innych kolorach ich niż czarny. 5,49 za sztukę. Bardzo dobra cena. Boxerki Second Skin i to są na pewno damskie. Wyglądają całkiem fajnie, light Sliming, czyli lekko wyszczuplające. Light Control. Czyli tutaj jest jakieś kolory cieliste. ale jest też czarny. Rozmiar S do XL niewidoczne pod ubraniem. Poliamid i kompozyt elastomer. Miałem bokserki męskie dla siebie, które były z poliamidu i z elastanu, i powiem Wam, że są bardzo specyficzne w noszeniu. Ja się przyzwyczaiłem do nich dopiero po bardzo długim czasie. One są śliskie, specyficzne, nie chłoną potu. Jak zapociwam się tyłek, to macie takie dziwne uczucie. Mm, Jakbyście siedzieli na plastikowej reklamówce, gołą pupą, po prostu. W pewien sposób oddychają, i w pewien stopniu też to temperaturę i podzatrzymują. Znaczy, teoretycznie powinny lepiej odprowadzać, i teoretycznie, raz jeszcze to ujmując. Nie powinny na przykład pozwolić na przykład, na przykład, ja się będę powtarzał 10 razy, na przykład na to, żeby y, przy spoceniu, na przykład siedząc na plastikowym fotelu, czy kanapie, wiecie, obitym skajem, czyli sztuczną skórą, y, gdzie to faktycznie ciało nie oddycha, nie powinno wam to pozwolić na to, żeby wam te spodęki czy spodnie. Y, Złapały wilgoć od środka, i żeby to puściło na zewnątrz. Teoretycznie z praktyki wiem, że jak się wystarczająco długo siedzi, to nie ma opcji, żeby do czegoś takiego nie doszło. Ja jestem fanem z tradycyjnie obitych foteli, kanap, krzeseł, taborecików i tym podobnych rzeczy, więc ja osobiście jestem za też naturalnymi włóknami w bieliździe, czyli bawełna. A ten elastan faktycznie jest bardzo fajny i nie wyobrażam sobie już nosić bokserków męskich bez. Świeca zapachowa z korkową pokrywką. E, water lotus to chyba będzie jakaś lilia wodna i mask znowu. Nie wiem co to jest mask. E, magiczny las. Albo forest to też dżungla, może być. Morning mist, czyli poranna mgiełka. Yy, woda różana i Ivy. Nie pamiętam, co to było Ivy. Okej. Okay. No to świeczka zapachowa w niskiej cenie, 6 na 6 cm, czyli 6 cm średnicy, 6 wysokości. Podejrzewam, że to będzie taki po prostu przerośnięty tea light w szkle. 12 niby godzin palenia No szczerze w to wątpię I też szczerze wątpię w to, żeby to się nie kopciło na czarno w mieszkaniu, ale plec ze sztucznego futra Jezu, okropne są. Poliester wiadomo, a rozmiar 1,5 na 2 metry. No, średnio. Cena też jakaś taka wysoka. Powiem Wam, że Action jakoś ostatnio bardzo przesadza z cenami produktów. Maska do rąk Skin Bliss. No, maski mogą być akurat spoko. Tylko jedna sztuka jest w zestawie, czy dwie? Tylko jedna. Okej. Okay. Wegańskie, nawilżają dłonie z olejkami z pestek moreli i witaminą E dla obu płci. Mieszanki orzechów pomijam, bo tu są orzechy pekan. Zresztą całkiem je lubię. Chociaż nie, pekan nadmix to jest coś, tu widzę, że jest kompletna mieszanka orzechów, a nie tylko orzechy pekan. Ok, 200 gramów, dobra cena jak za orzechy. Kabel do ładowania i przesyłania danych. I tyle, co te kable były w promocji już kilka razy. Dla mnie są bardzo słabej jakości, z tego względu, że są przerwy tutaj przy wtyczce, jak jest zalana w sumie silikonem lub innym elastomerem. Nie wiem, czy tutaj gdzieś będzie widać leps lepiej to. No akurat tu nie będzie. Ale w sklepie jak pójdziecie zobaczyć, to bardzo często odstają. Jako zapasowy kabel awaryjny, żeby kupić, ok, ale do ciągłego używania nie. Dwa pendrive'y, 64 giga za 43 zł. W dwóch kolorach, bo takie są dwupaki Philipsa, y, też nie będą powalały prędkością, bo Philips od jakiegoś czasu bardzo stoi, no to jeszcze jest USB 2.0, no to... Nie mamy co gadać, to się nadaje tylko do puszczania muzyki z pendrive'a. Tyle, że są dwie sztuki w lepszej cenie niż na przykład jedna. Chociaż szczerze, kupowałem lepsze, lepsze szybsze pendrive y na promocjach, nawet w za te same pieniądze, bo za 20-30 zł. I też 64GB, jak i 128 z USB 3.0 się trafiały. Więc no nie wiem szczerze mówiąc, czy bym się skuścił. Ja osobiście odradzam metalowy regał ścienny 46x30 na 150 cm. Dosyć wysoki, ładny, według mnie adekwatny. I to w dwóch wersjach, bo ten jest taki jakby bardziej szeroki, a niższy, a ten jest bardziej wąski, a wysoki. No okej. Okay. Chyba, że tutaj jeszcze jest gdzieś indziej problem. Wall cabinet metal MDF. Płyta MDF e, oklejona jakimś fornirem ewidentnie, czy prawdziwym, czy sztucznym, to nie wiem. Ale cena jest masakryczna. Ja Wam powiem, że nie wyobrażam sobie tyle płacić za coś takiego. E, zestaw kiepskich kabli ciąg dalszy. Tu, tylko tutaj macie tylko z jednej strony USB-C. Ja odradzam zakup. Znowu orzeszki? Przecież były orzeszki. Okej, okay, pomińmy to, bo robi się dziwnie. Tabletki do zmywarki Superfin All-in-One. I też się czymś różnią od tamtych, co były? Tamte były okrągłe, a tu są prostokątne i jest ich 44. Okej. Okay. <ścoughs> Proszę mi wybaczyć, ale musiałem się zrzębnąć. Boże, zrzębnąć. Co ja gadam? Ziewnąć. Ja pierdzielę ze zmęczenia gadam głupoty. Dzisiaj cały dzień na nogach jestem. E żelki też pomijam. Kamera obrotowa LSC, czyli akcesorii do smart monitoringu, ciąg dalszy. Dual band, ta już ma dual banda, bo i 5 GHz obsługuje czyli jakaś nowsza kamerka, ok. Bardzo mi się to podoba, bo myślałem, jak ostatnio byłem w sklepie, że tylko mają na 2,4 GHz. Eee, rozdzielczość Full HD, kontrola aplikacją, e, ara, Syrena Alarm, e, e, dźwięk, mikrofon i głośnik, czyli komunikacja w dwie strony. Night vision do 5 metrów łapie, czyli słabe oświetlenie, kąt widzenia chyba 100 stopni, nie wiem co to tutaj było, aha chyba że jest też e, syrena świetlna, ale nie, nie, ja tu nie widziałem żadnych syren, okej, okay. coś się nie zgadza albo ja źle patrzę, to też nie pamiętam co to było Karta pamięci do 128 GB. Micro SD oczywiście. No nie wiem, ja bym nie kupił tej kamerki. Uważam, że można kupić w tej samej cenie lepsze. Trochę, ale można. Szybka ładowarka podwójna Reload z Quick Charge'em i Power Delivery. Wybaczcie mi, ale Muszę przeczytać oczy, bo mi po prostu. Mm, nie wiem, czy alergia, czy coś, ale bardzo mi zachodzą w tym momencie łzami reakcja alergiczna, podejrzewam. Tania ładowarka, bez niewykonana w technologii GAN, jedno USB-C o mocy 20W, 3 lata gwarancji. Jedno USB 3.0 standardowe, czyli USB-A o mocy 18 W. I czy to jest coś o łącznej mocy? No właśnie, chyba nie ma. Dla mnie to jest podstawowa informacja. Moc łączna, jak nie ma mocy łącznej, to może oznaczać tyle, że albo obsługuje 20 W, albo nie. A nie, tutaj jest. No i właśnie nie wiem. I czemu jest to i między 18 20 watów. Nie wiem. Jakby było lub to by było wiadomo, że podłączenie drugiego urządzenia odcina moc y, pierwszemu. Okej, okay, wtedy ma to sens. Słuchawki bezprzewodowe Fresh and Rebel Bluetooth. No okej, okay, nie skomentuję. Miałem do czynienia z mami, pchełkami od nich. I grały całkiem przyzwoicie. Znowu szampon z keratyną. Tym razem no to już musicie sobie sami obczaić. Shorty korygujące. Od S do XL. Oczywiście damskie. Pomijam to, że pewne damskie blizny noszą także mężczyźni. Ale już wolę o tym nie myśleć. Poliamid Kompozyt Elastomer, czyli Elastan, no to są przerośnięte bokserki, co już były na którymś etapie tego filmiku wcześniej. Wiecie, już tam jakieś bokserki przedstawiałem. Więc to jest to samo, tylko przedłużone w obydwie strony. Cloud Foam, czyli pianki. Ale w sumie do czego? Sowa. Aha, chyba do mycia twarzy, bo tu pisze cleanser. Tak, do mycia twarzy 150 ml. Ja to w ogóle, wybaczcie mi, ale już zaczynam bardzo, bardzo mnie zaczyna odcinać. Wegańska formuła do twarzy. Okej. Okay. I płyn do demakijażu. No to nie ma co się zagłębiać. Be face Eye Makeup Remover Clean Beauty in Alvira. Tak? Nie, by Alvira, przepraszam, źle spojrzałem. E, olej z smaku czyli i czosnku. Nie ma innego, okej. Okay. Haribo Mega Mix. Czyli 400 gram żelek za 12,50. No bardzo dobra promocja bo to wychodzi 3 12 zł i 12,5 grosza za 100 gram. Bardzo spoko cena. Przyprawniki z przyprawami, Big Jeff, różne mieszanki już były poruszane kiedyś na wideo u mnie i ja ani nie odradzałem, ani nie polecałem z myślą, że jak ktoś kupi i użyje do przyprawiania na grilla to da znać potem czy było to ok, czy nie no ale mniejszo to nikt nie dał półka ścienna z niewidocznym mocowaniem home essence, czyli niewidzialnie zamontowana półka o rany, ja się muszę inaczej ułożyć do nagrywania Półka jak półka, oklejona fornirem, albo tu też malowana jakąś białą farbą i przeszlifowana. Cena według mnie bardzo OK jak za produkt tego typu. Płyta z MDF-u... oho i wiszący metal, znaczy yy, metal jak to metal. Ale zbudowane z metalu. No, ok. E, kolejne sztuczne rzęsy. E, żelki Haribo pomijam. Żelę do WCDaka też pomijam. Linka sprzęży Jutowej z oświetleniem LED. To było coś, co mi się podobało ostatnio, jak byłem w sklepie i chętnie bym sobie to kupił. Tym bardziej, że ja lubię takiego typu światełka, więc proszę pominąć tą kwestię. E, Zaśladę na dwie, dwie baterie AA, czyli duże paluszki, ewentualnie dwa akumulatory. Materiał juta i też wiadomo, że metal, bo taki na pewno też się... E, Gdzieś tu znajdzie, zwłaszcza że mm, LEDy muszą być zamontowane na metalu, który będzie przewodził prąd. To jest normalne. Inaczej nie byłoby połączenia: to, że wsadzicie mini żaróweczkę LED w, w, pas, w pasek wycięty z Juty albo taki inny naturalny materiał. To na pewno nie oznacza, że się będzie wam świecić. E, czekoladę pomijam, to nikt do twarzy. Także zestaw, zestaw lampek rowerowych u Walford czy Walford Ja to różnie czytam. Okej. Okay. Nie wiem czemu to wygląda trochę jak pistolet, ale. Cóż. Yy... Kolor czarny do użytku dwustronnego nie. Kod baterii AA. Liczba potrzebnych baterii 4, lumeny 60. Lampa rowerowa, nazwa części, a sposób zapocowania za pomocą zacisku. I. Zasięg światła 100 metrów z bateriami w zestawie i z elementami do montażu. No, chyba wiadomo, że muszą być. Karmy dla psów pomijam. Tonik do twarzy też. Jeszcze raz chyba bodajże. Końcówki do szczoteczki Oral B. Floss Action. Ok. Karmy dla psów też pomijam. Stolik przystawny i kosz druciany w jednym. Hmm. Bardzo fajna sprawa i można to przerobić na fancy stół, naprawdę. Do którego jeszcze można wrzucić jakieś e, śmieszne pluszaki, żeby rozweselały e, gości. Beżowy, biały, czarny, metal, drewno. Dostarczany jako zestaw tak okrągły, dekoracyjne. przeznaczenie koszt do przechowywania. Ok, nośność 5 kg maksymalna. Nie sądzę, żeby tyle było. Wydaje mi się, że będzie więcej. Plastry Citronella Betty Nature to są plastry na co? Strong Citronella Fashion. Fashion, coś tam, co to było? Nie fashion, tylko Fragrance, przepraszam. Obróz na stół z winylu. Całkiem czasem ładne mają te obrusy. I kolejny obrus na stół z winylu, tylko jeszcze większy rozmiar i większa cena. Paski, nie wiem jakiej jakości paski. Ale podejrzewam, że mimo, że to jest prawdziwa skóra, to jest to najgorszej jakości skóra ze sklepu. Eee, tabletki do czyszczenia zmywarki. Rany, trochę tego za dużo. I trzy tabletki w, w zestawie tak de facto opakowania. Nie wiem, czy to jest coś warte. Dajcie znać, jeśli przetestujecie te produkty, czy to jest coś warte. Biała bini tablica. Z możliwością pisania na niej, czy nie? Bo nie wiem. Może tak. Z markerem i gąbką. Jedna strona pusta, druga w linie. Okej. Okay. Tworzywo sztuczne, karton, tektura. Czyli to musi być ze zwykłej blachy, ale z powłoką prawdopodobnie jakąś polimerową. Zobaczymy. Prześcieradła z gumką w trzech różnych kolorach. Znaczy w kolorach chyba też różnych. Tak. Są w innych kolorach. A też w trzech innych rozmiarach. Czyli każdy może znaleźć coś dla siebie. Poduszka z mikrofibry ComfyBeds. No, zachęcam do zobaczenia w sklepie. Szczoteczki do zębów Oral-B. Wskaźnik 1 do 3. Olej czosnkowy, przydatny w gotowaniu. E, wracając do oleju czosnkowego. Wybaczcie, ale miałem drobnego zawiasa. Naprawdę zmęczenie mnie strasznie poniewiera. E, olej roślinny do sałatki albo do posiłku. Ja miałem okazję kiedyś próbować i są całkiem niezłe te oleje smakowe. E, pasek skórzany tylko tym razem damski. Nie będę pokazywał jakości, żebyście się Państwo nie kierowali, bo to nie ma sensu. E, lepiej po prostu kupić lepszej jakości. Jeden na dobry. I tak po prostu tego się trzymać. Mieszanka przypraw ziołowych Big Jeff. Czyli mieszanki już w formie suchej. Okej. Okay. Zestaw markerów do białej tablicy Office Essential czyli jakiś zmywak do tablicy, gąbka z funkcją zmywania tablicy białej i trzy markery do pisania po takiej tablicy. Ok. Znowu pojemniki do przechowywania tylko w większej pojemności, aksamitne te wieszaki, też w promocji pojemnik do przechowywania jeden i drugi pojemnik na długopisy, pojemnik na kosz na śmieci, y, barbecue Charmalos, y, haribo barbecue, y, czyli amerykańskie pianki. Polecam kupić i spróbować. Można opalić nawet zwykłym palnikiem gazowym. Markery do białej tablicy Office Essential, segregator pierścieniowy, a nie, kliknąłem nie to. ok, segregator pierścieniowy A4 w różnych kolorach wygląda jak klasyczny segregator, bardzo dobra cena i środek nabłyszczający super fin i ten. Akurat środek, nie wiem czy jest dobry. Kolor transparentny, litr w pojemniczku. O rany, jak nie łabie chyba muszę wyjść na spacer. Przeznaczenie zmywarka. To wiadomo. Rinse 8. Nie ma więcej zdjęć. Nie ma więcej zdjęć. No, i to by było tyle z przeglądu na dzisiaj. Musicie mi wybaczyć moje drobne zawiasy, przecięcia i gubienie myśli, ale jestem dosłownie od siódmej na nogach i zmęczenie wjechało zbyt mocno. Mam nadzieję, że podobał Wam się kolejny przegląd tygodniowych promocji w sieci sklepów Action. I zachęcam na następne przeglądy. Wrzucę jeszcze shorta z szybkim przeglądem dla tych osób, co robią zakupy czasem no wiecie w totalnie randomowych porach w sklepie czyli tak jak najdzie ochota albo okazja żeby wam po prostu łatwiej było sprawdzać promocje aktualne i na tydzień do przodu albo też tak jak dzisiaj w przypadku na dwa tygodnie do przodu tak bo jeszcze no chociaż już jest 21 to już oficjalnie promocje z zeszłego tygodnia, zaczynające się w środę, już się właśnie skończyły. I od jutra, od dziewiątej, startują nowe. Jeśli się podobało, będę wdzięczny za znaki, jak kciuki w górę pod filmem, polubienia ogólnie, a także za zasubskrybowanie za mojego kanału.